Ja w ogóle jeszcze muszę podwinąć rękawki w koszuli. Co to za chmury? Czemu mi zachmurzyło? A kurde, przecież prądu nie ma. Ja zawsze zapomnę o tym prądzie. Zaraz mi wyskoczy, że jej, prąd! Pan elektryk. O co chodzi? No fajnie, że spada zdrowie, edukacja i tak dalej, jak tu nie ma żadnych ludzi. Czy w tym mieście nie ma ludzi, bo nie jest połączone z żadną granicą? Ale że co, że musi być droga, która prowadzi do granicy mapy? To gdzie mi to wyjdzie najkrócej? Nie wiem, tu może. Jest. Pamiętam te rurki. Ja właśnie w SimCity 4 chyba grałam jedyny raz grałam w SimCity. Bo pamiętam, że te rurki ciągnęłam i też tak nie ogarniałam w ogóle, o co chodzi. Jak miałam jakieś 11 lat. No w 2003 to miałoby sens, że miałam 11 lat. Dokładnie tyle miałam w 2003. Okej, czyli z tymi samochodzikami jednak lipa. I najlepiej będzie to po prostu usunąć. O nie! Czemu tak mi się brzydko usunęło? Dobra, tyle na razie będzie. A tamta ulica to gdzieś w ogóle... Będzie się odstawać, a co? Zbuduj strefy mieszkalne 2 na 1. Ale po co? Tu coś niby jeździ. Jeżdżą jakieś autka. Ale tylko wyjeżdżają. Co? Dlaczego do weryfikacji dostałam słowo babo? Zacznijmy to od początku. Może sobie zrobimy o... Obok dużego miasta. Mertown. Dobra, może być Mertown. Nie jest to prawda nad morzem, hehe. Nie mogę połączyć się. Bez sensu. Cicho być. Cicho być. Cicho. Ja wszystko wiem. Zrobimy sobie na wjeździe. Takie coś. Siup. I zrobimy se fermę. I zrobimy se o. Pięknie. Tak. Dobra, to tu se wykręcimy. I tutaj będzie miejsce jeszcze na więcej domków, jakby co. Będzie se takie osiedle, takie o, w kółko. Jeszcze można w tamtą stronę pójść, ale to ja nie wiem, czy... Dobrze. Za ile można zamieszkać w Mertown? 1500 plus opłaty i pralnia poza mieszkaniem. A, bo tutaj to jest taka niby wiejska, a tutaj zaraz jest elektrownia, także... Pięknie jest to rozplanowane. No domy stoją, ale nie ma ludzi. To są takie... Te domy trochę wyglądają jak takie rozpikselizowane... Te ozdobne domy w Sims 4 takie w tle, co są, no nie? Co są ciągle takie same, albo takie same jak te domy, co są normalnie do używania. O Boże, 21 osób mieszka w moim mieście! W Mertown, rozumiecie? 21 osób! To prawie 22. 21 osób nie wie, co czyni. Tylko ta wieś coś tam się nie chce rozbudować za bardzo. Ani ta komercyjna część. Dobra, możemy se... tak zrobić. A tu se jakiś park zrobimy, czy coś. Open grass area, bardzo proszę. O, pięknie. Co? Ktoś się wyprowadził, no świetnie. No to mi budujcie, bo ludzie nie mają pracy. Dobre drogi, no. Nie ma korków, bo 21 osób tylko mieszka w tym mieście, to gdzie oni mają jeździć? Kto ma tam jeździć? Kto ma te korki robić? Strefy komercyjne za małe? To dlaczego można w ogóle zrobić takie małe? Dobra, zrobimy większe. Czy oni coś tam będą budować? Nawet ci ludzie chodzą, kurde. Ale jaja. O, dobra, wybudowało się. Kurde, czyli nie można jeden na jeden zrobić, ale to jest głupie. Dlaczego jest taka możliwość, jak to nie działa? Będę płakusiać. Ta gra jest straszna, mówiłam przecież. Chyba będziemy jakieś szkoły czy jakieś przychodnie budować. Ale ja bym chciała... A mogę tu? Czy to się nie zbuduje, jak zbuduję na tym? Bo ja bym bardzo chciała tu. A, bo to mi się rozwaliło po prostu. No przecież health jest niski, no to cicho tam, babo. W ogóle ta babka wygląda jak żona Dextera. w serii Sims 1. Jak ona miała na imię? Frania! Spokojnie. Ona jest tam strażarem zaraz, ja nie wiem. School buses to totalnie nie są w ogóle potrzebne, bo wszyscy blisko mają do tej szkoły. O. Tak zrobimy i będzie gituwa. Ojej, ile dzieci! 56 osób tylko mieszka, z czego połowa to dzieci. Młode społeczeństwo. Nie mają pracy, to zajmują się inną produkcją. Boże. Jak nie mają pracy, to nie powinni się taką produkcją zajmować właśnie. Tutaj jakie ktoś ma podwórko. Patrzcie, jak się kurde żyje. Tu pełno samochodów w ogóle. Nie ma tyle ludzi. Dobra, jak tam
to. No, oczywiście środowisko jest absolutnie straszne. Czy to dlatego, że nie ma drzew? Nie wiem. Możemy zrobić trochę drzew. One są takie malutkie, ale one zaraz urosną. Las sadzimy, żeby mieć powietrze. Proszę bardzo. O, różne drzewa, żeby było różne powietrze. Więcej drzew, więcej lasów. Więcej lasów. Dookoła wsi musi być wszędzie las. Wszędzie las. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek robi z tym środowiskiem, ale cicho. W Warszawie też jest taki poziom, jak już żyjemy, super. No już prawie wszystkie urosły, a środowisko nadal beznadziejne. A, jeszcze landfill musi być do wywalania śmieci. Zapomniałam o tym w ogóle. Dobra, tu sobie zrobimy landfill, taki wielki i już. Park obok elektrowni, o nie, co to, Łódź? Wyobraźcie, dosłownie jest chyba park obok elektrowni. Pierwsze śmieci. Ale środowisko się nie polepsza nadal. No, sorry, ale jakieś zanieczyszczenie musi być, jeśli chcecie mieć prąd. No kurde. Reality check. Jeszcze można centrum recyklingu włożyć gdzieś, zbudować. Nie zbudowałam dzielnicy przemysłowej. Już jest tak kiepskie środowisko, że w ogóle... że szkoda gadać. Dzielnica przemysłowa tylko pogorszy sytuację. Że no, w sumie nie może być gorzej, ale... Ale no, przydałaby się też po to, żeby ludzie mieli pracę. Może więcej ludzi trochę przyjedzie. Albo żeby mi zarabiali pieniądze. Bo na razie, jeśli chodzi o pieniądze, to jest 1, 2, 3, 7. Szkoda, że nie jest inny szyk. No, skoro gorzej być nie może. Na razie to mamy taką wieś, na której 1/3 to elektrownia. A nie wiem, czy jest zapotrzebowanie na dzielnicę handlową. Jak to się sprawdza? Z dala od mieszkalnej industrialna ma być. Nie wiem, co to znaczy z dala do końca, bo... No wydaje mi się, że jest dosyć daleko. Te kolumny od RCI, aha. Nie rozumiem nic. Proszę mi wytłumaczyć. Okazuje się, że dzieci wcale nie jest tak dużo. Jakie to w ogóle statystyki jakieś są porąbane? Ja nic nie rozumiem. Ej, air pollution trochę się zmniejszyło. Duże zapotrzebowanie na rolnictwo i małe domki. Dobrze wiedzieć. W ogóle industrialna część jest zaraz obok... obok farmy. Znaczy, no tutaj jest generalnie mało zbudowane w ogóle, no nie? Bo to jest jeden budynek dosłownie. I ja tutaj nie widzę też, żeby jakaś... coś w ogóle tutaj się działo na tej farmie, żeby były jakiekolwiek... Zazwyczaj tutaj jest tak, że no, albo rośnie jakiś sad, albo coś takiego, a tutaj nic takiego się nie dzieje, także nie wiem. Może gdzie indziej powinnam w ogóle tę farmę zrobić. No dobra, jak większe zapotrzebowanie, to bardzo proszę. To może zrobię tak, że to w ogóle wszystko usunę. I zrobię tę farmę w ogóle gdzie indziej. 67 mieszkańców już jest. Możemy zrobić jeszcze, znowu to zgubiłam, ten recycling center. Nie podłączaj wody pod pola, bo duże zanieczyszczenie. O Boże. No ale elektryczność muszę. Na szczęście znalazła chyba się specjalistka. Więc zaraz będę wszystko wiedzieć. No i teraz jest sadzik, są pola pięknie zrobione. Co ja zrobiłam? Coal power plant? Ja chciałam gazowy. To wszystko jasne. Nie no, gazowy też zanieczyszcza. Pa, rzeczywiście zrobiłam nie ten. A może byśmy zmienili se na gazowy? Tak, wiem, nie ma prądu. Dobra, to tam tylko chwilę. Tylko chwilę. Gazowa jest za droga i generuje mniej prądu. Ale generuje też mniej zanieczyszczenia. Okej, środowisko wzrasta. Niesamowite rzeczy się dzieją. A ja nie wiem, jak kiedy to będzie produkowało tyle energii, ile potrzebuje. Mogę sobie zmniejszyć o połowę mniej więcej. Trochę mniej na szkołę będziemy wydawać. I rozumiem, że im wyżej, tym większe zapotrzebowanie, tak? 791. A jak to zrobić, żeby to wyrównać? Jeszcze mniej funding? Bo tutaj jest, że 10% jest użyte i rzeczywiście to by się zgadzało w miarę. Czy to jest tak, że ja powinnam tak z 10% tego, co jest, zrobić w sumie? 48? To wtedy będzie tak w sam raz? No kurde, z tymi statystykami to od razu wiadomo, co trzeba zrobić. Chyba wpisywałam z tym custom resolution i to mi nie działało. Także próbowałam, ale nawet mi się nie chciało. No na tyle mało gram w tę grę, że... A przynajmniej moja morda się mieści na ekranie, no nie? Jak sobie w takiej rozdzielczości gram. W oknie też mi się nie chciało odpalić, no przecież ja znam te wszystkie rzeczy, no człowieku. Nic mi nie działa z tych rzeczy. Uznałam, że to jest za stara gra po prostu na to wszystko. Ale okazuje się, że Graphics Rules Maker ogólnie działa na to, ale no tak jak mówię, no ja potem przez miesiąc nie włączę pewnie tej gry, więc wywalone. No co ty, jak mi zrobiłeś? To wezmę. O! Dziękuję. Dostałam płatuszki.
Ale chiliosów dużo mi nasypał, kurde. Ej, ja sobie to zapiszę, bo to idzie całkiem nieźle. Ale z kasą jest nadal krucho. Tak, Danionek ma rację, że łatwo znajduje sobie ekspertów od gier. To się po prostu dzieje. Jeszcze więcej wsi chcą? Nie no, no w sumie musi być przecież eksport jakiejś żywności w ogóle, no nie? Nawet nie eksport w sumie, bo to jest zaraz obok. Kurde, każdy musi mieć przecież swój ulubiony warzywniak, prawda? Ja mam. Kiedyś moim ulubionym warzywniakiem też był po prostu market, ale teraz rzeczywiście odkryłam urok prawdziwego warzywniaka. Takiego, gdzie przychodzisz i pani zna wszystkich, którzy przychodzą, szczególnie starych ludzi. Odcinane są liście od kalarepy, bo jakiś pan przychodzi po te liście dla zwierzątka. Albo królika, albo świnki morskiej, albo coś, no nie? Żeby sobie zjadła. Dobra, co tam chcą jeszcze? Cały czas to samo, kurde, jest. Więcej domków, więcej domków. Dobra, niektórzy sobie będą na wsi mieszkać. I fajnie. Jak chcą trochę czystsze powietrze, to bardzo proszę. Tutaj se można. Aha! Dobra, teraz muszę zwiększyć fundusze na tym. Bo pan elektryk się na mnie zdenerwował. Troszeczkę więcej. Bo teraz potrzebujemy więcej, bo mamy więcej rzeczy. Jak to brzęczy? A nie, bo to jest zepsute chyba. Co się dzieje? Co się dzieje i jak to naprawić? 271 ludzi, o kurde. Tyle to jeszcze chyba nie miałam. Czy ja to mam usunąć i zrobić nowe? Proszę bardzo. To jest jedyny sposób, jaki na to znalazłam. Jeszcze wiatraczki można zrobić. Ale nie wiem, na ile to pomoże. Cheap to build and squeaky clean. No wiatraczki to najlepiej, żeby były gdzieś tutaj w okolicy wsiowej. Safety jest nadal dosyć niskie, a coraz więcej ludzi tu jest, więc no myślę, że może ten posterunek policji, może to już jest czas. To jest w ogóle police kiosk. Taki malusieńki. Czy mogę to poszerzyć o tyle? Nie? Nie? Słabo. Gdzie ja wsadzę to więzienie, kurde, gdzieś przy śmietniku, żeby tu wykonywali pracę przy recyklingu. O, 313 osób. To już jest takie naprawdę legitne małe miasteczko amerykańskie, że tak kilkaset osób mieszka. To już się coś dzieje. No znowu coś zepsute. No jak to się naprawia? Bo ja to po prostu usuwam i stawiam nowe. A można to jakoś naprawić? Czy to jest to, co się jeździ samochodem? Tak. Ale to mnie tak zaskoczyło, jak pierwszy raz to robiłam, że można w SimCity jeździć samochodem w ogóle. O co chodzi, że to GTA? A gdzie mam jechać w ogóle? O, no w sad wjechałam. Wsad wsadem, hehe. O Boże, teraz jest w ogóle wszystko odwrotnie. Co tu jacyś ludzie leżą? Nie, to chyba nie ludzie, to chyba śmieci. Aha, to trzeba było po prostu przez miasto przejechać. Dostałam w ogóle 10 tysięcy chyba za to. Za beznadziejne jeżdżenie samochodem, no spoko. Mieszkanie koło więzienia, super. A co prądu nie ma? Czemu prądu nie ma? Proszę prąd mieć. A tu mogę sobie pierdyknąć jakiś mały park. Plac zabaw tutaj, o. No i subcio. Od razu z dziećmi. Dzieci w cenie. Halo? Wyłączyło mi się. Eee!